Biedronkach. Dzisiaj przetestujemy sobie lokówkę z Biedronki. Wiem, wyglądam jak gdybym dopiero wstała, ale wstałam dawno. Tą lokówkę, taką spiralną. Tak, dzisiaj będzie coś innego niż makijaż. I też na urodziny do następnego dziecka, więc tutaj akurat loczki będą pasować. Ja tylko rozczeszę te włosy. Jezu, one są tak puchate. No nie, bo ja je prostuję prawie codziennie, no to więc nie ma co się dziwić, że one są takie puchate. Dobrze, tą bluzkę co mam na sobie, akurat mam w szachownicy. Ona jest taka, że można ją sobie podwinąć, zrobić taki goły brzuszek. Korzystając z okazji po prostu to zrobiłam. Wiadomo, należy się. Jak się schudło, to się należy. A zaraz do Was wrócę. O, jestem. I teraz tak, jeżeli po prostu na tą lokówkę trzeba po prostu brać mniejsze pasma, żeby cokolwiek się tutaj zakręciło. I teraz tutaj mamy taki uchwyt. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Uchwyt na te włosy. I teraz dajemy na ten uchwyt, dajemy włos. I kręcimy. Kurczę, no widzicie? Jeszcze mniejsze trzeba brać. O. Czy mamy parę sekund? U Was też tak wieje? U mnie tak wieje, że to jest nieporozumienie. Puszczamy i taki coś wychodzi. Widać to, czy nie widać? O! Taka spiralka powinna wyjść. Wiadomo, tam z tyłu to będzie inaczej wyglądało, bo ja już tam nie widzę nic. O! I jeszcze jedno. Puszczamy i nam się zrobiło co innego teraz. Dobrze, jak zakręcę chociaż pół głowy, to do Was wrócę. O, pokażę Wam taki jeden loczek, który mi się ładny zrobił. Mówię, bo to ogólnie to trzeba, mówię, cały czas takie malutkie brać te partie, bo wiadomo, że tam z tyłu nie widzę i ja też nie jestem w stanie jakby zobaczę się, dobrze nakręciłam czy nie, ale czuję, że jest dobrze i mówię przed każdym, mówię tutaj prostowaniem czy właśnie kręceniem na taką lokówkę, rozczesać po prostu sobie włosy. Ja kiedyś miałam tą lokówkę, tylko że w różowym kolorze, ale nie wiem gdzie mam, po prostu. Tak, i ona mnie kosztowała 35 zł, bo tam było do wyboru albo lokówka, albo lusterko, albo coś jeszcze było. No i ja wybrałam lokówkę, bo lusterko tutaj mam wielkie, więc niepotrzebne mi było, ale no na pewno, no znaczy one było takie poświetlane, ten co ja mam tutaj, te duże, co tutaj się widzę, ale no kupię sobie takie normalne stojące bez światełka, bo po co mi takie cuda drugie. A tutaj te lustro, co mam, to ja je kupiłam za 180 zł w Lidlu? Netto? Jakoś tak. No jakoś tak to było, słuchajcie. O Jezus.
A tu mi w ogóle wyszedł jakiś szalony lok. Więc dzisiaj będę lokowa dziewczyna. Pokręcona dziewczyna, o może tak. Kurczę, miałam być u tej mojej psia wsi o drugiej, a już jest przed drugą. No tak, też za, po prostu za późno się za to wzięłam, za to nagrywanie. A wczoraj też jakby nie miałam czasu, bo wczoraj to zupełnie byłam gdzie indziej myślami i tak dalej. Tak, i no wczoraj nie miałam za bardzo jakby czasu. Po prostu no nie było mi w domu cały dzień, więc no nie mogłam dla was nic nagrać. Tak. O, to tutaj już jest ładne. No powiem wam, że na krótki włosek to też fajnie wyjdzie, bo będą fajne takie loczki, fajne tego. Ale na długi też będzie fajnie to wyglądać. Jak ja miałam dłuższe włosy właśnie i sobie kręciłam na tą lokówkę. Tak to wyglądało, nie? Tylko, że marzy mi się właśnie takie loczki, że cała głowa w takich loczkach. Tak, tylko czy to zajmuje trochę czasu, nie? To też takie takie bawienie się właśnie z tym. Jak ja się cieszę, słuchajcie, że mam weekend wolny w końcu. Tylko nie cieszę się z tego, bo mi wychodzi niedziela handlowa przed świętami. Także no, nie jest zbyt fajnie, ale dobrze jest. Wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Po prostu one same się kręcą, no to tu więcej mówić. Jeszcze się jakiś znalazł włos. I zawijamy. Najchętniej bym to rozczesała, te loczki, ale po prostu nie chcę jej psuć, bo wtedy by mi się takie ale fale by mi się zrobiły, tak? Ale nie chcę jej tutaj psuć tego efektu właśnie tej lokówki. Wrócę wam, pokażę wam się, jakby zakręcę chociaż połowę głowy. I słuchajcie, tak wygląda pierwsza połowa. Oczywiście to wszystko będzie tutaj ułożone, jakby, bo dzisiaj robię te loki i ogólnie spinam włosy tak, czy tą grzywkę, co mam, idzie tak do góry. To się kiedyś czasowo było takie modne, nie wiem, czy tutaj dziewczyny pamiętają, co mnie oglądają na przykład. Tutaj się na przykład tapirowało. I tak się robiło na taką. Tutaj po prostu się tak stawiało tą grzywkę i tak się zawijało. Tak się spinało. Także tak dzisiaj też planuję zrobić. Mówię, tak wygląda pierwsza połowa. Co mogę powiedzieć o tej lokówce? No, powiem wam szczerze, że ona fajnie kręci ten włos, tylko po prostu trzeba wcześniej to robić, tak? A nie, że ja tutaj się umówiłam na 14, a robię to. Kurczę, przed 14, więc. Więc takie jaja, ale. Nie, no tutaj, jeśli chodzi tutaj o działanie tej lokówki, to jest bardzo fajne. Naprawdę. Fajne loczki daje. Nie ma tutaj. W ogóle tutaj nie ma porównania, jeśli chodzi o te loczki, co się robi na prostownicę. One mi się rozwalają, nie wiem, po kilku godzinach. No po godzinie nawet już nie mam tych loczków, tak? A tutaj widzę, że będą mi się trzymać przez parę godzin, także no to właśnie mi chodzi, żeby one tutaj się trzymały przez te parę godzin. Jeszcze tutaj wiatr wieje na dworze, także dobrze, że nie mam ich wyprostowanych.
I tutaj też jakoś specjalnie podniesionych, bo ja dzisiaj ich nie podnosiłam na szczotkę, tylko po prostu je wysuszyłam. Ale dałam na nie olejek arganowy, także tutaj też jest jakaś ochrona przed tym ciepłem. No. No też trzeba uważać, żeby tak nie przesadzić, nie? Ogólnie to jest nasadka taka. Ja nie wiem, czy ją się ściąga, czy nie, tą spiralną nasadkę. I po prostu można mieć normalną taką tą lokówkę. Ale w instrukcji nic nie ma napisane, że można ją ściągać. A szkoda. I fajne te loczki wychodzą, naprawdę. Żeby tak mi się udawało robić na falownicy, to by było to super. Mówię, do wszystkiego można dojść, tak? Do wszystkiego po prostu można się nauczyć, tak? I po prostu tutaj człowiek będzie wprawiony we wszystko już. Tylko wystarczy po prostu ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Mówię, a jeśli chodzi o te urodziny, to są urodziny mojej przyjaciółki, córki. Ale tak się fajnie złożyło, słuchajcie, że wczoraj już w ogóle wieczorem pojechałam jeszcze do miasta i kupiłam właśnie w jednym z tych Biedronek tutaj u nas w Jeleniej Górze zestaw tego Dominika Rupińskiego. No pomyślałam sobie, no kurczę, niech też ma, tak? Młoda jest, niech sobie tutaj ma. No i się spodobało z tego, co wiem, więc. I jeszcze dostała ode mnie taką dużą czekoladę Milki o smaku herbatników czekoladowych, coś takiego. Bo co dziecku mam innego dać? Mówię, a wpłaciłam też już pieniądze na konto, także gdybym miała przy sobie pieniądze, to oczywiście pieniądze bym jej dała. A tak dostała ode mnie zestawień. I się cieszę. Mogę mam za dwa kupić, bo ona jeszcze ma drugą córkę. I pewnie jest zazdrosna, no ale no kurczę, ona ma dopiero w październiku, ta druga, więc. Niech tam razem sobie tego używają. Dobrze, to ja do was wrócę jak. Wiesz, by ty miała całą głowę zakręconą. I tak to, słuchajcie, wygląda. Jest całą głowę mam zakręconą. I rozczesuję to palcami delikatnie. Tylko nie popsuć. Ja na dłuższe włosy to wygląda jeszcze ładniej. I widzicie sami, że na prostownicy no nie ma takiego efektu niż tutaj na tej lokówce. Wiadomo, no prostownica nie oddaje tego, co ta sama lokówka, tak? No i co mogę jeszcze o nim powiedzieć? No zaraz wam ją jeszcze raz ją pokażę. O. Gdzie to jest? A nie, w sumie nie wiem, czy będę to spinać. Tak powiem wam szczerze. A mi się podoba w sumie, jak to jest teraz. Takie fajne w sumie te włosy, takie nastroszone. Nawet nie miałam takiej fryzury w ogóle na sobie. Także gdzieś na wyjścia można sobie ze spokojem takie włosy zrobić. A gdzie mam lakier do włosów? Gdzieś go schowałam i nie wiem gdzie. A już go widzę, już go mam. Kurczę, pełno wszystkiego w
tych szafkach i nie mogę czasami się znaleźć, że tak powiem. Tak to wygląda, słuchajcie. No, fajnie to wygląda, podoba mi się. No mówię, no bardzo ją polecam, ale chyba już ich nie ma w Biedronkach. A jak będą, to bardzo polecam je sobie kupić, o. No mówię, no to jest takie, no mówię, no to mówię, to pracownicy nie daje takiego efektu, co tutaj o, ta stalokówka, prawda? Że te sprawia po prostu też ta lokówka taki efekt, że po prostu ona będzie się, że te, po prostu te loki będą się trzymać dłużej niż na przykład na tej prostownicy, ale nie wiem, czy sobie, nie, tutaj tego już nie będę kręcić, bo będę miała, o, no co, tutaj się włącza i wyłącza, o, nie ma, o, świeci się, nie ma, tutaj jest to właśnie takie, że można te włosy tam sobie wepchnąć. Tutaj można przytrzymać tutaj, bo to nie jest aż takie gorące. To znaczy jest ciepło, wiadomo, bo to się nagrzewa, ale nie aż tak. No i nie można tego odkręcić. A, ja się proszę. I nie idzie tego w ogóle odkręcić. Tutaj ma takie stopki, takie małe, co nie przypali wam żadnego tutaj blatu ani nic. Także wam polecam bardzo serdecznie tą lokóweczkę. Ale chyba jedna sobie zepnę tą grzywkę, bo już wiem, że będzie mnie ona denerwowała i to strasznie. Ja zechnę, że ona mi nie przeszkadzała. O. Ja może jednak do góry to zepnę. Może jednak to zepnę po prostu. O, teraz jest o wiele lepiej. O. I tak to wygląda. Finalnie tutaj będzie mi za... O, już mi nie przeszkadza. Chcę to tak, o, jakoś tutaj to tak ułożyć. No i fajnie to wygląda, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Także dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.